Słyszeliście już może o tym, że Apple w ciągu następnych miesięcy ma zaprezentować nawet kilkanaście różnych nowych urządzeń, a pierwsze z nich tak naprawdę pojawi się w ciągu kilkunastu następnych dni. Serio, tak mówią dzisiejsze przecieki. Pojawiły się też również nowe informacje na temat iPhone'ów 15, a także na temat nowego Apple Watcha Ultra drugiej generacji. Także o tym wszystkim będzie właśnie w dzisiejszym przeglądzie newsów ze świata Apple. Może być innego tematu, aniżeli temat słuchawek, które zaraz zadebiutują. Mieliśmy przed chwilą premierę nowego Maca Studio, MacBooka R 15-calowego. Filmy, przynajmniej z częścią z nich, już mogliście widzieć na moim kanale. Natomiast teraz czeka nas premiera słuchawek, której były nieruszane od dłuższego czasu, a mianowicie ma być nowa generacja Beats Studio Pro, czyli słuchawek, które będą takim modelem pośrednim, jeśli chodzi o ofertę Beatsów, to znaczy będą lepsze od modelu Solo, ale będą raczej też gorsze i też tańsze dzięki temu od na przykład AirPodsów Max. Tutaj w ogóle nie mówi się o drugiej generacji tych słuchawek, mało się o nich słyszy, więc nie mam pewności, że druga generacja takowych słuchawek właśnie się pojawi, ale niemal pewne jest to, że Apple zaplanowało sobie na drugą połowę lipca, koło 20 mają trafić do sklepu, Beats Studio Pro, które mają mieć zmieniony port ładowania z Lightning na USB-C, więc niech już to tylko potwierdza fakt tego, że Apple w tym roku zamknie tak naprawdę gamę produktów, które korzystają jeszcze z Lightninga i przejdzie już w całości w zasadzie na USB typu C, tak jak w przypadku iPhone na 15, ale o tym sobie później powiemy. Jeśli chodzi o same te słuchawki, to mają one mieć ulepszone mikrofony, ANC, no i przede wszystkim podkręcone brzmienie i pewnie też basy. Wiadomo, że Beatsy kojarzą nam się z basami. Apple właśnie w tych słuchawkach stawia na takie mocne brzmienie, w związku z tym to też wydaje się być naturalne. No i mają być one dostępne w czterech kolorach, między innymi biały, niebieski, czarny, a także kosztować 400 euro w Europie. W związku z tym w Polsce ta cena pewnie zakręci się około 1500-1700 zł. Także będzie faktycznie taniej aniżeli w przypadku AirPodsów Max, bo około tysiaka taniej, natomiast drożej aniżeli w przypadku zwykłych AirPodsów Pro drugiej generacji, chociaż mówiąc szczerze, same AirPodsy Pro tej drugiej generacji już można spotkać powyżej 1100 zł. Na Amazonie przynajmniej była ostatnio taka promocja, także jeśli byście polowali na tamte słuchawki, to w tamtym sklepie jest po prostu chyba na obecną chwilę najtaniej z tego, co widziałem. Natomiast w ostatnim czasie uznany analityk, a raczej dziennikarz Bloomberga, Mark Gurman, podzielił się informacjami, że Apple planuje w kilku następnych miesiącach zaprezentować kolejne nawet kilkanaście różnych urządzeń. Oczywiście będą się na to składać nowe iPhony, Apple Watche i o nich sobie zaraz powiemy, ale mają być też całkiem inne sprzęty, jak chociażby komputery, iPady czy nowe urządzenie do inteligentnego domu, o czym się już też wcześniej mówiło, bo ma być to prawdopodobnie taki zewnętrzny stojak, zewnętrzny tablet, dzięki któremu będzie można sterować właśnie inteligentnym domem. Tylko mówiąc szczerze, im bliżej premiery iOS 17 i patrząc na to, jak będzie wyglądał ekran standard, coraz trudniej mi uwierzyć w to, że faktycznie te urządzenie miałoby się do tego ograniczyć. Nawet jeśli miałoby wbudowany jakiś fajny głośnik, to chyba to będzie za mało, żeby klienci się na nie hurtowo rzucili, no bo po prostu iPhone teraz stojący na zwykłym stojaku ma możliwość wyświetlania poszczególnych rzeczy, no i w prosty sposób z niego przecież możemy wszystkim sobie sterować. Także zobaczymy, jak z tym produktem finalnie to wyjdzie. Natomiast oczywiście najbardziej oczekiwaną premierą w następnych miesiącach będzie Apple Vision Pro. Tutaj coraz więcej osób zaczyna się o nich wypowiadać po sekretnych testach tych urządzeń. Zauważcie, że nie ma żadnego oficjalnego filmu, właśnie jakiegoś hands-on na YouTube pokazującego możliwości tego sprzętu. Apple strasznie dba o przecieki, to znaczy w ogóle nie pozwala nagrywać właśnie tego typu urządzeń w praktyce. Można jedynie sobie zobaczyć, jak będzie wyglądał system, bo Apple go oficjalnie w fazie beta udostępniło. Z drugiej strony w tym miesiącu startują też miejsca na całym świecie, gdzie deweloperzy będą mogli właśnie przy tym sprzęcie przetestować swoje aplikacje, tak aby przygotować swoje programy na finalną premierę, która będzie miała miejsce na początku 2024 roku, chociaż mówi się, że będzie to bliżej marca, kwietnia, aniżeli stycznia. Choć jak wynika z innych wewnętrznych przecieków od Apple, inżynierowie tej firmy są podobno zaniepokojeni, jak to wszystko działa w praktyce, to znaczy jak ludzie znoszą dłuższe używanie właśnie tych gogli na swojej głowie, bo są podobno często zawroty głowy, no i samo urządzenie też ją trochę obciąża i korzystanie z niego przez więcej aniżeli 2-3 godziny może większości osób sprawiać problemy. W związku z tym pytanie jest, czy Apple uda się rozwiązać pewne te problemy do samej premiery i okaże się, powiedzmy, za te 9 miesięcy, że był to lekki falstart i trzeba będzie poczekać na po prostu drugą generację tego sprzętu, która pewnie podkręci wydajność, no i sam komfort użytkowania, ale o nim się jeszcze szerzej nie mówi. Wiadomo, że Apple pracuje nad tańszymi goglami, które mają być w 2025 roku, no a druga wersja tych profesjonalnych gogli tutaj może się nawet pojawić w 2026 albo może nawet później. O tym kompletnie ani widu, ani słychu, także skupmy się na razie na tej samej premierze. Jak będzie więcej informacji, jakichś przeciwników,
krytyków, to również temu tematowi poświęcę więcej czasu, ale teraz możemy lecieć dalej. Apple oczywiście pracuje nad kilkoma urządzeniami równocześnie i co ciekawe, mają też pracować nad starym MacBookiem Pro 13-calowym. Ja powiem Wam szczerze, już nie rozumiem sensu istnienia tego sprzętu, bo mamy MacBooki Air 13-15-calowe, później mamy MacBooki Pro 14 i 16-calowe i teraz mamy przestarzałą konstrukcję z jeszcze tą starą ramką, jeszcze z Touch Barem, która co prawda ma uaktualniony procesor, ale i tak się wydaje mało sensownym zakupem, no bo można sobie kupić właśnie MacBooka Air, który już naprawdę też będzie oferował konkretną taką samą moc, albo z drugiej strony doinwestować do MacBooka Pro 14 albo 16, która jest po prostu jeszcze lepsza i ma już ten nowy wygląd, także nie do końca rozumiem sens pozostawiania tego MacBooka w ofercie, no chyba, że Apple go całkowicie odmieni i będziemy mieć po prostu trzy te same MacBooki w trzech różnych rozmiarach tak naprawdę, czyli 13, 14 i 16, ale mówiąc szczerze, nie wiem, czy to ma jakiś większy sens i też się trochę dziwię, że chcą dalej pozostawić ten sprzęt w ofercie. Natomiast jak już mówimy o 14 i 16, to nowe MacBooki z tej serii mają pojawić się na wiosnę 2024, mają mieć zaimplementowane procesory M3 Pro oraz M3 Max. Apple pracuje nad tą wersją już od dłuższego czasu i między innymi nowe MacBooki Air też mają je dostać, a także mają go dostać iPady Air. Ma być zastąpiony tutaj procesor M1 na rzecz właśnie tej M3, nie, ale to prawdopodobnie stanie się właśnie na wiosnę, a nie jesieni tego roku. Dłużej poczekamy sobie na pewno też na nowego iMac'a, bo on również ma pojawić się z procesorem M3. Chodzi tutaj o wersję 24-calową. Ona raczej z wyglądu się za bardzo nie zmieni. Będą po prostu uaktualnione komponenty, bo z tym komputerem jest w ogóle śmieszna sytuacja. Dalej ma procesor M1, który debiutował na wiosnę, na poprzednią wiosnę. W związku z tym wszystkie osoby, które chciały już w tym roku kupić nową generację tych procesorów, żeby nie inwestować w starą, no będą trochę rozczarowane, ale osoby, które z kolei będą czekać na większego iMac'a, mogą się czuć zadowolone, bo wreszcie pojawiały się informacje, że takowy się pojawi. Apple pracuje podobno nad wersją 6 cali większą, czyli wersją ponad 30-calową. Niestety nic nie wskazuje na to, że ma być to iMac Pro, tylko po prostu ma być to zwykły iMac wyposażony w większą matrycę. Szkoda. Ja już bardzo długo czekałem na tego iMac'a Pro z autorskimi procesorami od Apple, no i chyba się nie doczekam. Nie wiem, czemu są takie przeciwwskazania. No i finalnie decyduję się na to, żeby kupić sobie po prostu Maca Studio i podpiąć do tych dwóch monitorów, które już posiadam. Bo w innej sytuacji musiałbym czekać i czekać w nieskończoność tak naprawdę na komputer, który nie wiadomo, czy powstanie, bo Apple oficjalnie mówi, że raczej nie będzie projektować takiego all-in-one'a dla profesjonalistów, raczej to ma być all-in-one dla amatorów. To według tych aktualnych informacji ma zostać zaprezentowane na początku 2024 roku, chociaż myślę, że komputery i sam iPad zostaną zaprezentowane na przełomie stycznia-lutego, aby po prostu Apple Vision Pro samodzielnie zadebiutowało na przestrzeni właśnie marca i kwietnia, ale wcześniej jesienią, taką późną jesienią, mamy doczekać się nowych iPadów, które mogą mieć już na pokładzie ekrany OLED. Tutaj coraz częściej się mówi o tym, że Apple wreszcie odważy się na taki krok i po raz pierwszy do swoich takich większych urządzeń zainstaluje właśnie te lepsze ekrany. To byłby naprawdę skok, no bo nawet jeśli tutaj w przypadku tego iPada Pro mamy tutaj ten wyświetlacz Micro LED, to i tak wydaje się, że ten OLED wprowadzi go na jeszcze wyższy poziom. Także to by była naprawdę duża ewolucja. Nie przewiduje się jakichś znaczących zmian w samej konstrukcji, chociaż jakiś czas temu mówiło się, że Apple pracuje nad jeszcze większym iPadem, ale temat ten na razie ucichł, w związku z tym tutaj za dużo nowych informacji nie ma. Niemniej same te iPady mają właśnie się pojawić, ale oczywiście wcześniej, bo na przełomie września i października ma pojawić się iPhone 15 i spółka, czyli telefon, który nie będzie jakąś wielką rewolucją, w ogóle nie będzie rewolucją, ale będzie na pewno znaczącym odświeżeniem. Po pierwsze, coraz więcej informacji wypływa, czy fotek, które się pokazują w internecie, sugerują, że będzie zmiana w konstrukcji, nie ma być co prawda przycisków haptycznych, ale chociażby etui pasujące do iPhone'ów 14 nie będą pasować już do 15, ze względu na to, że układ przycisków ma się zmienić, z drugiej strony przełącznik wyciszenia ma być zastąpiony przez przycisk, a z trzeciej strony przycisk zasilania ma być też takim przyciskiem skrótowym, takim znanym chociażby z Apple Watcha Ultra. No i dodatkowo oczywiście zostanie zastąpiony port Lightning USB typu C, w związku z tym tutaj ta zmiana tak naprawdę tego etui no wydaje się konieczna. Natomiast to, co Was pewnie bardziej interesuje, to to, ile za to wszystko trzeba będzie zapłacić. I niestety te informacje nie są dobre, ale nie są też tragiczne. Dlaczego? Bowiem w Stanach Zjednoczonych ma dojść do podwyżki tych iPhone'ów, niewidzianej od kilku lat w zasadzie, a mianowicie iPhone 15 mogą zdrożeć o $100, a 15 Pro o 100 albo nawet $200. I teraz jest pytanie, co się stanie z ceną w Polsce, bo jak widzicie, oficjalna cena jest zamrożona za 14 Pro, on kosztuje 6500 w App Store, ale u resellerów, w Media Expert, w iDream, czy na przykład w ogóle na Amazonie, ten telefon potrafi już kosztować 1400 zł mniej i to jest oferta legitna. Też jeśli chcielibyście z niej skorzystać, to jak
jak najbardziej, macie tam normalną fakturę, gwarancję, także nie ma żadnych przeciwwskazań, ale pokazuję Wam, jak ten telefon mocno zjechał z ceną i to nie chodzi o to, że on się nie sprzedaje, bo naprawdę z tego, co widziałem, według nieoficjalnych danych jest całkiem niezła sprzedaż tego modelu, ale chodzi po prostu o to, że dolar zjechał ze szczytu we wrześniu, gdzie kosztował 5 zł, teraz kosztuje blisko 4, mamy zjazd o prawie 20%, no więc siłą rzeczy to się musiało przełożyć na spadek tej ceny w złotówkach, no i jest pytanie, co Apple dalej zrobi z cenami 15, bo jeśli dolar w okolicach premiery iPhone'a 15 zakręci się wokół ceny 4,10, 4,20, to myślę, że podwyżka nawet o te $200 spowoduje, że cena w Polsce nie zmieni się, albo będzie to naprawdę kosmetyczna zmiana. Jeśli zmieni się o $100, to tutaj ona może nawet zjechać o te kilkaset złotych do powiedzmy równych 6000. Natomiast jeśli by się okazało, że jednak takowej podwyżki nawet o te $100 nie będzie, chociaż uważam to za mało prawdopodobne, to ta cena może zakręcić się wokół 5,5 tysiąca złotych, co byłoby naprawdę niezłą sprawą, bo przypominam, że 13 Pro wyjściowo kosztował 5200. Także tutaj mały protip, jeśli nie chcecie czekać na tą 15, jeśli Wam nie zależy na tych odświeżeniach, o których też mówiłem w innym dedykowanym wideo, jeśli nie czekacie na USB typu C, to nie wiem, czy naprawdę niedobrą opcją byłoby kupienie sobie teraz 14 Pro za powiedzmy te 5000 z hakiem, czy nawet 5100 na Amazonie, bo to jest bardzo dobra promocja, a przypominam, że Apple na mur beton wycofa ten telefon, zrobiło z 12 Pro, 13 Pro, tak zrobi też właśnie z 14 Pro. Także jeśli nie chcecie czekać, jeśli chcecie mieć fajny telefon na wakacje, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry moment, aby w obniżonej cenie po prostu sobie go nabyć. Jedyne, co pomyślałbym o zakupie jakiejś większej pojemności, jeśli chcecie robić dużo zdjęć, trzaskać filmów, bo na tej wersji 128 za dużo tego po prostu nie będzie, ale na szczęście na te większe pojemności również pojawiają się promocje, także możecie sobie sprawdzić opis tego filmu, do nich wszystkich Wam zalinkuję. A abstrahując od samego iPhone'a 15, wkrótce może się okazać, że jedna z kolejnych generacji tego telefonu, tutaj na razie nie ma konkretnej jakby wersji podanej, może mieć wymienialną baterię i to nie ze względu na dobroć ze strony Apple, tylko po prostu Unia Europejska chce zmusić przedstawicieli tych największych firm, aby implementowali tak te baterie, aby użytkownik sam mógł łatwo je wymienić, a nie teraz idąc do serwisu i płacąc na przykład kilkaset złotych za wymianę nowej baterii, ale tak jak Wam mówię, to jest temat na następne kilka lat, więc o nim tylko chciałem wspomnieć w ramach takiej ciekawostki, ale o ciekawostce na pewno nie możemy mówić w kontekście Apple Watcha Ultra 2, które ma się jednak pojawić. Apple podobno chce w nim zainstalować najnowszy procesor S9, bazujący w zasadzie na układzie Apple A15 Bionic, czyli tych, które są w 13 i 14, jeśli chodzi o same iPhone'y, dzięki czemu nie tyle ten zegarek będzie jeszcze bardziej wydajny, bo pewnie nikt z Was na to nie narzeka przy obecnych wersjach, ale będzie po prostu bardziej energooszczędny, mówi się nawet o 30%, w związku z tym ten zegarek w wersji Ultra mógłby już nawet przetrwać w takim lżejszym trybie użytkowania do 3 dób. Natomiast o jakichś szerszych zmianach w samej konstrukcji, wyglądzie raczej się nie słyszy, może zostanie jeszcze coś wewnątrz uaktualnione, ale raczej Apple chce po prostu tylko podkręcić wydajność i kwestie związane z tą baterią i jakby zamknąć temat. I w zasadzie ja też mogę w tym momencie zamknąć temat, bo tak wyglądał przegląd tych najświeższych, najważniejszych newsów ze świata Apple, które ostatnio się pojawiły. Dajcie znać, na jaki Wy produkt najbardziej czekacie, czy jest to Apple Watch właśnie, a może iPhone, albo czekacie po prostu na nowe komputery z Apple Vision Pro w zasadzie na czele, które pojawią się na początku przyszłego roku. Komentarze są do Waszej dyspozycji, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!